Tatusia będzie taki smerfny. Umieścimy tam zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice i piękną karuzelę. Ojej, jakie smerfne zabawki. Nie mogę się doczekać. Nie wiedziałem, że tak lubisz bawić się na placu zabaw. Nie mogę się doczekać, kiedy smerfuś je wypróbuje. Dobra, smerfetko, sprawdźmy, gdzie będzie karuzela. Przesuń się w prawo, Ciamajdo. Nie, z powrotem w lewo. Dobrze, a teraz tyci, tyciusieńki kroczek do tyłu. Jasne, smerfetko. Ojejku. I znowu to samo. Och, mam nadzieję, że Ciamajdo jest cały. Co się stało? Ciamajdo wpadł do dołu. Farmerze. No co, nie sądziłem, że jest tak głęboki. A co tu się dzieje? Kto ty jesteś? Mam na imię Pytlik. Słyszeliście o gnomach? O, gnom? Jeju! Hej, złaś mi z głowy! Jasne, panie Pytlik, już schodzę! Ojeju! Gdybym wiedział, że z tobą takie kłopoty, zostawiłbym cię pod ziemią. Powiedzcie, co to z was za stwory? My jesteśmy smerfy, jak wszyscy widzą. Ja nie. W świetle dziennym nie widzę za dobrze. Dla mnie jesteście tylko niebieskimi plamami. O, mieszka pan pod ziemią? Tak, jestem górnikiem. Wyszedłem zdobyć trochę jedzenia. Kąpiel też by się przydała. Normalna żywność dawno mi się skończyła. Od wielu lat jem tylko robaki i żuki. Robaki i żuki? Fuj. Och, z chęcią damy panu trochę jedzenia, panie Pytliku. Ojej, a z ciebie co za stworzenie? Ja również jestem smerfem. Masz inny głos. I pachniesz inaczej. Faktycznie ma pan słaby wzrok, panie Pytlik. No, ona jest najsmerfniejszym smerfem, jaki w ogóle smerfował. Ach, pracusiu, mówisz takie smerfne rzeczy. To smerfetka, panie Pytlik. A, smerfetka? No ciekawe, nigdy w życiu nie widziałem smerfetki. Pójdziemy do naszej wioski, panie Pytliku. Łasuch przygotuje panu coś do jedzenia. Mówi, że jest gnomem, ale je jak ogr. Ach, Łasuchu, ten biedny gnom od lat nie jadł nic prócz robaków i żuków. Robaków i żuków? Na samą myśl bolą mnie kubki smakowe. Proszę pana, a czego pan szuka pod ziemią? Cóż, największego skarbu na ziemi. A właściwie pod ziemią. Ojej, skarbu? Jest on w pieczarze klejnotów. Są tam szmaragdy wielkie jak świstaki, rubiny wielkości głowy, a diamenty? W życiu nie widzieliście tylu diamentów zgromadzonych w jednym miejscu. Pewnie chce pan od razu wracać do pracy? No. Nie, jeszcze tu zostanę. Teraz, kiedy poznałem małą, słodką smerfetkę. Och, pan Pytlik. Dla ciebie, skarbie. Och, nie trzeba. Jest pan bardzo miły. Wie pan, jeszcze nikt nigdy nie ofiarował mi bukietu chwastów. Od tej pory twoje życie bardzo się zmieni. Jasne, resztę naszego życia spędzimy wspólnie, razem szukając pieczary klejnotów. To znaczy pod ziemią? Oczywiście. No wiesz, ty i ja weźmiemy ślub. To niezwykła propozycja, panie Pytlik, ale przykro mi, nie mogłabym opuścić wioski. Ależ tak. Miłość zwycięża wszystko. Wiesz, może buziaczka? Ależ, panie Pytlik! Hej, dosyć! Uważam, że już czas, żeby pan sobie poszedł. Więc to tak? A no, ja wam jeszcze pokażę. Nic ci się nie stało, smerfetko? Doceniam waszą wielką troskę, ale potrafię sama o siebie zadbać. Bardzo dziękuję. Ojej, coś ją chyba ugryzło. Głazy z placu zabaw smerfusia potrzebne mi na murek do mojego ogródka. Ojej! Uważaj, smerfetko! To znowu on. Uwielbiam, kiedy smerfetka tak się kryguje.
On chyba nigdy się nie podda. Wiem, że chcesz dobrze, Osiłku, ale bardzo cię proszę, przestań mnie bronić. Ależ Smurfetko, ja tylko... On znowu próbował ją porwać. Pytlik? Pytlik. Kiepsko, papa Smurf jest u matki natury i robi plany na wiosnę. No, papa Smurf wiedziałby, co zrobić. Musimy zwodzić tego natrętnego gnoma, póki papa nie wróci. Ale Smurfetka nie chce, żebyśmy jej bronili. Chce czy nie chce? Po pierwsze, musimy jak najszybciej zabrać ją z wioski. To co zrobimy, pracusiu? Powiemy, że ma pójść do matki natury i jej pomóc. Po drugie, zrobimy fałszywą Smurfetkę, żeby oszukać Pytlika. Pytlik słabo widzi, ale nie jest taki głupi. Wiem, dlatego jeden z nas będzie musiał przebrać się za Smurfetkę. Pójdę podlać swoje uprawy. Pomogę ci, farmerze. Mam dużo kamieni do przeniesienia. Ten gnom jest trudnym przeciwnikiem. Smurfetkę może udawać tylko najsilniejszy i najdzielniejszy Smurf na świecie. Hej, chwileczkę, nie podpuszczaj mnie, dobrze? Cóż, zrobiłem, co mogłem. Może uda się oszukać gnoma, ale matki natury na pewno nie. No, Smurfetka jest bezpieczna ze swoją niebezpieczną misją. Jej niebezpieczną misją? A co z moją? Myślisz, że łatwo być dziewczyną, co? Wiem, szczególnie takiemu wielkiemu twardzielowi jak ty. Spróbuj nie przejmować się jakimiś głupstwami. Nie o to chodzi, chodzi o buty. Strasznie bolą mnie nogi. A, mój malutki robaczek. Uciekaj, uciekaj, Smurfetko, uciekaj. Uciekać w tych butach? Masz okropny głos. Czy moja mała Smurfetka jest przeziębiona? O tak, panie Pytlik. Proszę uważać, bo się pan zarazi. Co za dziewczyna. Czas, żebyś poszła ze mną. Nie chcę słyszeć odmowy. Nie? Nie. Zostaw! Zostaw! Zobaczymy, czy Pytlik ma poczucie humoru. Ojej, mam wszystkie diamenty, rubiny i szmaragdy, jakie tylko gnom może sobie wymarzyć. Ale to mnie nudzi. Tu nic ciekawego się nie dzieje. Wygląda na to, że źle skręciłeś, gapowaty gnomie. Wygląda na to, że się mylisz, mój mały szafirku. Słuchaj, Pytlik, muszę ci coś powiedzieć, bo... Znaleźliśmy pieczara klejnotów. Trzymaj swoje paskudne łapy z daleka od moich klejnotów! Jestem Guardiana, strażniczka pieczary klejnotów! I o to mi chodziło! Chcę mieć zajęcie w wolnym czasie! Zobaczymy, co lepiej, zamienić was w diamenty, rubiny czy szmaragdy! Nigdy nie opuścicie pieczary klejnotów, Guardiany! Chodźcie, Majdo. Obiecałeś, że pochuśtasz się ze mną. Będę szybciej, niż zdążysz powiedzieć. Smurfy, Smurfy! Gnom Pytlik porwał Osiłka! O, przebranie się udało. Nawet za bardzo zabrał Osiłka pod ziemię. To chodźmy za nimi. Ciamajdo, razem z Łasuchem zabierz Smurfusia do wioski. Farmer Krawiec za mną. Zrób ze mną, co chcesz, Guardiano, ale proszę, nie skrzywdź mojej słodkiej dziewczyny. Co słyszę? Chcesz powiedzieć, że jesteś z dziewczyną? Jest najpiękniejszą kobietką, jaką spotkałem. Jedyną, jaką w życiu spotkałem. Będę dla ciebie łaskawa. Tak bym chciała poplotkować z kobietą. Widzisz, nie mam przed kim się wygadać. O, Guardiano, chętnie zostanę i pogadam. Mamy tak dużo wspólnego. Zajmę ją, a ty kop i zmykaj stąd. Tędy zeszli na dół. Pracusiu, chcę z tobą porozmawiać. Wymyśliłeś misję do Matki Natury, żeby mnie chronić przed gnomem? To nie był smurfny postępek, pracusiu. Ten gnom był niebezpieczny, papo Smurfie. No jasne, a teraz ma Osiłka. Osiłka? A czego on chce od Osiłka? No bo widzisz, Osiłek był przebrany za ciebie i... Co? Przeze mnie Osiłek jest w niebezpieczeństwie? Och, musimy go ratować! Papo Smurfie! Smurfetka ma rację, moje Smurfy. Za mną, idę za nią! Jaki właściwie jest pan Pytlik? O, nawet sobie nie wyobrażasz!
Jest w nim coś bardzo, bardzo pierwotnego. To skarb naprawdę. Czas ratować moją kobietkę. Osiłku, gdzie jesteś? Hej, hej, Osiłku! Proszę, kochana, przynieś te piękne kolczyki. Twój ukochany gnom uratuje cię, smerfetko. Cóż, miłość jest ślepa. Co za szczęście. O, mój mały kreciku. Mój skarbie. Tam jest światło. Jeszcze kilka kroków. Ostatni krok był super, smerfetko. No, przysmerfowaliście na czas. Prosimy! Wszystko w porządku? Jasne. Pytlik postanowił poślubić gnomkę, która pilnowała pieczarki. Cieszę się, że sobie kogoś znalazł. O, ja też. To dobra nowina. Ale to nie wszystko. Poprosił mnie, żebym został świadkiem. Świadkiem? Aha. La, 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 la. La, 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 la.